Rozpoczęły się prace przy sporządzaniu programów konserwatorskich dla wszystkich nagrobków, które znajdują się na starym cmentarzu w Nowym Sączu. To pierwszy krok, aby można było w przyszłości przystąpić do ich renowacji lub wpisania ich na listę zabytków. Projekt realizowany jest przez Fundację Nowe Kierunki, która uzyskała dofinansowanie na ten cel zorganizowanego przez Urząd Małopolski konkursu Ochrona Zabytków Małopolski. Pierwszym etapem prac jest przygotowanie kompleksowego projektu programów konserwatorskich dotyczącego konserwacji poszczególnych nagrobków znajdujących się tutaj na starym cmentarzu w celu wpisania do rejestru każdego z kolejnych obiektów, ponieważ jest to podstawowy wymóg, by w ogóle rozpocząć jakiekolwiek działanie przy obiekcie zabytkowym. Pracę w tej chwili rozpoczynamy nad projektem. Zbieramy materiały przede wszystkim archiwalne dotyczące poszczególnych, całej historii cmentarza, jak i poszczególnych nagrobków. Znajdujące się na cmentarzu nagrobki pochodzą z XIX wieku, w większości neogotyckie, nawiązujące do charakteru miasta. Jest tu pochowanych wielu znamienitych nowosądeczan. Niestety większość pomników znajduje się w bardzo złym stanie. Większość nagrobków jest zniszczona bardzo. Przede wszystkim destrukt kamienia, zwietrzenia ogromnego zasięgu. Pozostały tylko fragmenty niektórych nagrobków. Mamy też przykłady bardzo dobrze pod względem formy zachowanych, chociaż ten destrukt fizyko-chemiczny następuje i trwa bez przerwy. Większość tych nagrobków, może nie większość, ale wiele przykładów nagrobków jest możliwa do odtworzenia w ogólnej formie. Prace konserwatorskie potrwają do końca roku. Fundacja Nowe Kierunki cały czas prowadzi zbiórkę pieniędzy na odnowienie cmentarza. Szczegóły na stronie internetowej akcji ocalmystarycmentarz.pl.